dieta, którą dostajemy, przecież to jest dieta za utracone korzyści w pracy i za dojazd do pracy. Czyli, żeby wykazać rzeczywiste koszty i państwo, którzy są radnymi, a są jednocześnie czy rencistami, czy emerytami, żeby nie pobierali w ogóle. I ja też jestem w stanie udowodnić, jakie koszty ponoszę w związku z tym. Nawet i o połowę jestem w stanie, żeby mi tą dietę zdjęli, ale na podstawie udokumentowanych zaświadczeń. Czyli państwo możecie w ogóle z rzeczy z diety, bo nie ponosicie żadnych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Dziękuję. Radny Kastrzak jeszcze, tak? Myśmy już kilkakrotnie wnioskowali,